Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Szanowni Państwo, w środku tygodnia urwaliśmy się na wagary, zwiedziliśmy już Kazimierz Dolny. Jedziemy teraz do Nałęczowa, a później do Lublina. A Wy jedziecie razem z nami. Jedziemy na pełnej parze, będzie super. Na pełnym gazie, chociaż gazu jeszcze nie mamy. Nie, no jeszcze trzeba zatankować ten gaz, żeby mieć na czym gazować. Powiedz mi, jak poprawa dobra. Jak poprawa dobra? Spoko, masz miejsce. Wąsko, nie? Nałęczowa i mówiąc szczerze, po drodze mieliśmy sprawdzić, co tutaj w ogóle się znajduje. Wiedzieliśmy, że to jest uzdrowisko, no ale nie mieliśmy konkretnych planów, co zobaczyć tutaj trzeba. Chcieliśmy wyjść na spacer, także mamy kawę i już w sumie nie musimy nawet sprawdzać, bo miałam sprawdzić, ale padł jeden telefon, a drugi służył jako nawigacja. Wysiadamy i idziemy do parku, bo zobaczyliśmy po drodze Park Nałęczowski i Park Zdrojowy. Park Nałęczowski. Dwa parki. Ale to do bardzo jednego ładne. Idziemy, co? Ale one chyba się łączą. No nie wiem, zobaczymy, jak gdzie zawędrujemy. Idziemy na spacer. Taką piękną bramą przechodzimy. Ja już do wiem, parku. Co z Nałęczowa można przywieźć, jakie pamiątki ogólnie. Bo jest tutaj, że lampy i świeczki solne, wszystko co... Bo tutaj są jaskinie solne, jaskinie takie solne. Groty. Można sobie na seans się udać, nawet się zastanawialiśmy. Ale chyba mamy napięty grafik. W planach mamy póki co spacer z kawą, później lecimy dalej, ale chcieliśmy chociaż chwilę się nacieszyć Nałęczowem. Tak, Nałęczów to jest miasto wypoczynkowe, więc wypada tutaj, można sobie w szachy pograć. My sobie wypoczywamy spacerowo aktywnie. Nabieramy moc. Z ciepłą kawą, bo jest lodowata i o tej porze roku kawa ciepła na spacer to jest po prostu konieczność, albo herbatka. No i się ogrzewamy, spacerujemy i zwiedzamy sobie jeszcze trochę. Patrzymy, co w tym Nałęczowie jest do wyhaczenia. No ja patrzę i widzę, że to nie jest ten park. W sensie to jest jakiś skwerek na razie mały. A tam jest cały park dopiero. No widzisz, tam ogrodzony. Widzę. Teraz przekroczyliśmy to jest ten prawdziwą bramę, odpowiednią bramę. Słońce zachodzi. Aleja Kasztanowa to jest, drodzy Państwo. Tak wyczytałem, ale piękne lampiony. Jeden, bo tam inne już są inne. Ale ogólnie jest piękny zachód słońca. Ej, to ja zrealizowałem w sumie pierwsze zadanie z mojej miłosnej gry. Jakie miałeś? Miałem zabrać cię na randkę na zachód albo wschód słońca. No to już masz, randka na zachód. I mam odhaczone pas i... Ej, ty miałeś to planować w ogóle. Nie, ja to zaplanowałem. Tak? Zaplanowałeś, że dzisiaj będzie zachód słońca? Nie, zaplanowałem, że specjalnie pojedziemy na inną stację benzynową, żeby pojechać górę na Łańczowym. Aha, bo jeszcze słońce za wysoko było. Tak. No dobra, dziękuję. No. No to ja już mam odhaczone, teraz ty się staraj, nie? Mówi się na przykład, jak ktoś gra w pokera, nie? Że on ma pokerową twarz, albo że on ma kamienną twarz, nie? No to zobacz, tutaj ten gościu za dużo gra w pokera właśnie. A, no. Kamienna twarz. Tak, i on miał zawsze kamienną twarz, to jest mistrz pokera, bo to jest statua upamiętniająca mistrza pokera. Okej. Okay. No. Tu grali? Czy tam? Tam na tych szachownicach. Aha, tak dla zmyłki, że niby szachy. No, bo kiedyś było nielegalne i żeby policja nie widziała, że w pokera to szachy. Dobra. No. Mieli też karty piątki. A tu ktoś przez przypadek, ja sobie przechodziłem, tak zrobiłem i już mnie wyrzeźbili. Herkules poprawiający czapkę. On nie ma czapkę. Bo nie starczyło on nie ma materiału też na dłoni. Ręce i czapkę. Bo zobacz, do połowy tylko zrobili łokcie. No, bo to materiał zabrakło. I na włosy długie. A może on też po prostu, nie, widzieli, że nie masz rękawiczek i stwierdzili, że tobie i tak odpadną dłonie zaraz? Nie, w ogóle a czapka, że ci nic nie pomoże? Nawet ubrań mu nie zrobili. Ale pięknie tu jest, no świetnik w centrum. Ładnie. Ale tu... Pięknie. Prawdziwe uzdrowisko. No.
dla kaczek. Zrobiliśmy szybką sesję. Rafał to tak leciał. Tu postawiliśmy na ławce na samowyzwalaczu. Rafał dobiegł do mnie tutaj i zdjęcie jest boskie. Bez kamerzysty, oszczędności. Zapraszamy na Instagrama. Bardzo, bardzo nam to... Cieplej się zrobi Rafałowi na serduszku, jak serduszka dostanie ono. Tak, jak Instagrama. Biega, to w sumie tak. I oglądamy sobie kaczuszki. Nie mamy czym je nakarmić. No właśnie, niestety. Sami siebie też nie mamy czym nakarmić, bo zjedliśmy zapasy wszystkie do samochodu. Ale jeszcze tam się bym chciała wybrać, bo jest tak pięknie. Nie spodziewałam się, że aż tak ładnie. Naprawdę. Jestem ciekawa też tego drugiego parku. W ogóle, parku. Wow! Ale tam już chyba nie dotrzemy, bo jest bardzo, bardzo zimno. Lodowato jest i słuchajcie, musimy się zaraz ogrzewać, bo mi już nie starczy ciepła na ten spacer. Więc wracamy. Ale jest pięknie. Mamy dowody na to, że tu naprawdę jest zimno. Proszę Państwa, fragment zamarzł. Tak, jest. Tabu. Udokumentowane, żeby nie było, że ściemniamy. O, ja idę do buty. Gdzie ty idziesz, Grażyna? Na chwilę. Ej, ale, ej, a przetestujmy, czy tam się załamie ten lód. A nie, już widzę, że się załamie. To już jest płynny. Ta. Płynny lód. Tutaj, patrzcie, to są kryształy. Ej, wiesz, jak ja mam w ogóle ten rozkminy teraz? Że tak naprawdę lód to są kryształy, nie? Aha, no tak. Czyli te kryształy na przykład mogłyby być... Dlaczego lód nie jest taki cenny jak inne kryształy? Bo się rozpuszcza, tak? W naszej temperaturze. A jakby na innej planecie panowała inna temperatura, to lód mógłby być taki bardzo cenny na przykład, a taki diament to by się tam rozpuszczał na przykład. Na przykład. Ciekawe, jaka to musiała być planeta. Ale jakby na innej planecie były inne warunki, to może inne kamienie by były w stanie stałym. Ja myślę, że ty jesteś tej innej planety. No nie, ale ja pomyślałem, że jakby ciebie zamrozić, to ty też byś była kryształem na innej planecie na przykład. I zrobimy psychopatyczny plan i zamienimy wszystkich w kryształy. Boże, dlatego nie chodzi ze mną na spaceru tak często. Nie stój tak blisko tej wody. Jeszcze wiele lat, bo cię zamienię w kryształ. No, fajnie jest? Pięknie jest. No, moja ranko ty, piękna. Cała Dusia. I woda, i lód, i ogień. I wiatr, powietrze. Nie, to sam przybył. Im dłużej tym jestem, tym bardziej się zakochuję. Proszę Państwa, ten budynek po drugiej stronie... to pijalnia czekolady. Ej, sprawdzimy, czy się lód załamie. Tam jest jakaś wieża w ogóle. Zobacz. Ja myślę, że nie tylko lód się załamie. Ale też widzowie, jeżeli spróbujesz. Nie, ale ja nie chcę wchodzić. A, chcesz rzucić. Chcesz rzucić w lód i zobaczyć... To omijaj kaczki. O, odbił się. Czyli kamień teraz, czekaj. Romantyczne wyjście z chłopakiem. Czekaj. Gdzie to są jakieś kamienie? O, i nagle już mnie jest zimno, tylko szuka kamieni, no. Ale takiego idealnego, żeby akurat rzucić tutaj i sprawdzić, czy lód się załamie, czy nie. I rozwiązać odwieczną zagadkę wszechświata. Jakieś takie... Bo wiesz co, już tu wiele par było i każdy facet już próbował to wrzucić i już nie ma tych kamieni, wszystkie już są na dnie. No dobra, to ja może spróbuję. chodź, Rafał. Błagam cię, masz te jedne buty, nie wziąłeś drugich? Rafał, nie, no ty zwariowałeś chyba. O nie, to woda. No, o, no to jeszcze sprawdź, czy woda. Jesteś walnięty. O. Rafał, to jest ozdrowisko, a nie chorowisko. Zaraz będziesz zmarkać znowu. Łamię się pod lekkim natchnieniem. Ja też się załamuję już. Działaj. Chodź, ogroda. Do auta. Odprowadzam cię. Słuchajcie, to miejsce nas wciąga. Mieliśmy już iść do samochodu, ale mijamy właśnie wedla, żeby zobaczyć, co to jest za wieża. Bo jestem bardzo ciekawa. A to jest do tego budynku chyba należy całe, tak? Okej, okay, nadal nie wiem do czego... A nie, to jest komin po prostu. Komin, który należy do budynku sanatorium. Zagadka rozwiązana. Możemy iść do samochodu. O, rety, co to? Jesteśmy już w Lublinie. Skręć w lewo, następnie skręć w lewo. To jakaś galeria. To jest Lubelskie Centrum Konferencyjne. Ładnie. To? No piękne. A, czyli to nie jest galeria. Tak? Nie, jakaś kawiarnia na dole? Tu pojedziemy. Oja, tam jest obok nasz hotel. Ale mieliśmy skręcić w prawo, a jest zakaz skrętu w prawo, bo jest jakaś budowa. I może objedziemy. Jest jakąś inną drogę chyba. Chociaż nie wiem, czy mi każe zawracać. Aha.
Jesteśmy już w hotelu. Mamy już o 10 maksymalnie na śniadaniu. Tak jest. Musimy wstać. To jest wyzwanie. 10 czy 8. Tutaj tak zwróciłaś uwagę, że jak w Bydgoszczy jest taka figura rzeźba, a to nie jest rzeźba. Zauważ, że to jest facet prawdziwy. No co ty gadasz? I wiem, że jest jakiś taki festiwal w Lublinie, ale to latem się odbywa, że między budynkami właśnie różne takie akrobacje się dzieją. Mamy tych walizów. Piąte piętro, na samej górze. To ponad dzwonią. A nie mogę się odwrócić, żeby wyjść. Okej. Piąte piętro. A ty jedziesz na ten, na dach. Jaki mamy numer? Zapomniałem, czekaj, to było pewnie napisane. O Boże. Pomocy. Jakby co, ty nie musisz tego otrzymać. Musisz jakąś walizkę. Daj mi. Wszystko fajnie, tylko żadne z nas nie zapamiętało numeru pokoju. Co? Mówisz 505? Tak. Mi się nic nie kojarzy, ja myślałam, że ty czerwony. 503? Daj. Czerwony. Daj. 504. No daj jedną. Czerwony. Ale przecież się nie przyznamy i nie pójdziemy na dół. Chyba szybciej by było. Nie. 515 sprawdzałam, bo mówiłeś, że albo 505, albo 515. Ale ja strzelałem. Mnie dobrze 500 ileś. Ja 500 ileś tak, bo ja pamiętam, że piąte piętro. Okej, okay, tylko że walizki z APIS 203, a walizki nasze są tam. Dobra, ja wniosę te rzeczy, które mam na sobie. Dam, dam, dam. Lela, ostro poświetla się. Nie, to do łazienki widocznie. No, ale fajnie. Ojej, takie wielkie łóżko wygodne, cudownie. Tu chyba Lublin widać, tu mnie widać. TV. O, tu stoliczek jakiś chyba taki wysuwany. Tak myślę. I łazieneczka. Ja tak, o, torby z tymi torbami wiszę, ale co, pokażę wam. Tak, tutaj się zapala światełko do łazienki. No pięknie, pięknie. O, rety. Jesteśmy w Merkur Lublin Centrum. Ty masz swoją kartę? Ja mam swoją. Doprowadziliśmy się do ładu. Drodzy i pokój... Państwo, nie, do nieładu. Nie, pokój do nieładu, ale nie było łatwo. Jedyne, co nas motywowało tak naprawdę teraz do wyjścia, to głód. Głód. Głodni jesteśmy, głodni. I wychodzimy zaraz tam, tam jest uliczka. Jedna z lubelskich ulic. Dzisiaj idziemy krakowskim przedmieściem, będziemy sobie spacerować. Dzisiaj w ogóle bardzo aktywnie spacerowaliśmy i jestem z nas dumny, bo tak dużo... Oj tak, czekajcie. Ile zrobiliśmy kroków? Uwaga, ja tak zawsze sprawdzam zegarek, mi rąk brakuje. Godzina? Nie, musisz jednak pomóc. Którą? W górę? 21.4, 10 tysięcy kroków no przekroczone. Ale nieźle. Ale pod górę, były góry i doły. A, no właśnie, to jakby 15 prawie. O. Ale jeszcze zrobimy trochę. Tak, trochę idziemy zaraz wytuptać resztę kroków na idziemy, dziś. Idziemy sobie zwiedzać. Podobno Lublin ma piękne kamienice, zobaczymy jak teraz to wygląda. Wszystko. Takie o, no właśnie tak wygląda za dnia. Tu na takie obdrapane dali w sumie na tej takiej. No dobrze, taka prawda. No w sumie tak. Takie starsze, niektóre odnowione, pewnie niektóre nie, kto w różnych takich miastach bywa. No, tak to już dobrze, jest. Dobrze. Tak to. Idziemy, trafię? Idziemy. Zapraszam, madame. Olala, dziękuję pięknie. Tak. Nie, tak? Musiałam przeczytać, co to A. Tak, recepcja jest na dole. I śniadanko. A my jeszcze trochę do śniadanka musimy poczekać, więc trzeba coś zjeść. Wyszliśmy na miasto i ten budynek, który już widzieliśmy z samochodu, to jest Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Ale jakich kultur? Bo no różnych. Na przykład, czyli na przykład aborygeni i pigmejowie tutaj. Ważne, żeby kulturalni wszyscy byli. Tak, bo to właśnie zależy. Obojętnie, z jakiej jesteś kultury, musisz kulturalnie się zachowywać w tym centrum. Oczywiście, właśnie tak. A ten pięknie podświetlony budynek to Lubelskie Centrum Konferencyjne. A tu by można na sankach zjeżdżać, nieźle. A my idziemy cały czas, całe prosto, aż dojdziemy do krakowskiego przedmieścia. Krakowskim przedmieściem na stary rynek. A w międzyczasie pewnie jakiś przystanek na coś do jedzenia. Tak nas dzisiaj za nami chodzi.
Nie widać go, ale chodzi. Niby zwykły autobus, a jednak... A, zwykły autobus! Myślałam, że to trolejbus. Niby zwykły autobus, a to zwykły. A niezwykły. Bo wcześniej widziałam trolejbus. O, ja. Ale mnie sprankowali. Oto człowiek poszukujący kolacji. Jedzenia, tak kebaba. Nowoczesny myśliwy XXI wieku wyszukuje swojej zwierzyny. Tu jest kebab paprika, ale ma 3,6 noty, a tam jest kebab samiego i ma 4,3. Co prawda z mniejszej ilości głosów, ale teraz spróbujemy. I co teraz? Tam, bo już jest na Starym Mieście. Ja sama nie wiem, czy polegać na takich opiniach, bo w sumie nigdy nie oceniałam w ten sposób, ja więc też. Mnóstwo osób nie ocenia. O, już widzę, że nas czeka piękny spacer, ale póki co... A, przechodzimy jeszcze na drugą, tak? Póki co, musimy się posilić. Ale tam już jaka piękna uliczka, piękny napis. Idziemy tam zaraz. Póki co odbiliśmy trochę w prawo, mijamy właśnie Centrum Kultury w Lublinie. Tam ktoś siedzi na tej studni. Jest, tak, chyba jakaś pani. Ale to zimno w pupę, wiesz, tam, bo tam woda zimno, leci. Oj tak. A, jest też teatr. Oj tak, pani dostanie wilka. Pub Billa, pewnie można pograć. Bilard. Tak obstawiam. Oswajamy się z miastem. Takie wieczorne klimaty. Piekarenka. A jest nasz cel podróży. To po co tutaj przyjechaliśmy. Idziemy na kebaba do samego, żeby tak sam nie siedział, hehe. Tak, bo sami nas zaprosili, sami chcieliśmy. Tak. Na duży gut, duża porcja, ogromna kebabowa, aż w misce podana. Ona jest właśnie podana. Coś pięknego, po prostu. Płacz szczęścia. Jak szliśmy tą ulicą, że trochę nam Lublin Szczecin przypomina. Tak, miejscami. Takie pierwsze wrażenie, bo Lublina zupełnie nie znam jeszcze. A tutaj skojarzenie się potwierdziło. Tak, bo duży dobry kebab z frytami. No to jest to. Frytkami. Jak po szczecińsku. No zobaczcie, no. Ja, gdzieś można przez taką tak, bramę. To jest jakby dopiero początek w sumie, tak o. Ja cię. No cię to tam. Rafał! Jak w Gdańsku mi przyjechał. Pięknie! Jakby na części. Taka brama, że z nami się chodzi. Takie bramy tylko w Gdańsku widzieliście. Tam jakaś inna część miasta, bym powiedziała. Jakaś taka nowsza chyba. Jeżu, jak fajnie. Jezu, jest tak zimno. Jest tak lodowato, ale to tak lodowato. Oj. Że to będzie szybki spacer. Ale musimy zrobić takie rozeznanie, gdzie jutro. Ładna brama. Ładna brama. Bardzo ładna brama. Bardzo ładna brama. Zobaczmy, czy przeniesie nas do innego świata teraz. Przez tą bramę przejdziemy. Tak. I gdzie będziemy? Przejdziemy chyba, że spadną na nas sekrety. Czy Hogwarts? Straszne. Ojej. Są szersze uliczki, nie? Mam wrażenie. No, tak zauważyłam nie, już wtedy. W Gdańsku też były szerokie, przecież ogromne. Ale zestawione stołami. Nie, a tu jest więcej szczęścia i ludźmi. Tak, jeja. Naprawdę pięknie. Ale fajnie. Jaki klimat. Ale jaki fajny klimat, nie? No. Nie, mówię, to jest w ogóle pierwsze, całkowicie pierwsze nasze wrażenie na Lublin. Tak, właśnie. Kościół jakiś tam wystaje. O, a tu jeszcze ta wieża. A Jezu, poczekaj, bo ja muszę wszędzie patrzeć. Nie, to nie, ale to nie dobrze. Aha, i tam jeszcze jeden wystaje. Fajne. Ojeju, jeju. Ej, to takie połączenie Torunia z Gdańskiem. Fajne, bardzo. Pięknie jest. No dobra, to już jest przegięcie, no. Myślałam, że to już, wiecie, koniec zachwytów. Pięknie, naprawdę. Ładnie, ładnie, spoko. Ale tu cały czas idziemy, jest tak pięknie. Co za w ogóle budynki. O, tam wystaje ta wieża znów. Kluby, imprezki. Tak, teraz to takie klimaty. Ktoś pomyślał dzisiaj, że jestem spoko młodzieżowy i dał mi dwie wejściówki na Silent Party. W ogóle ciekawa opcja. Ej, właśnie, dostałeś dwie wejściówki, a nigdy mnie nie zapraszałeś. Przepraszam bardzo, co ty masz zamiar z tym zrobić? No, mam zamiar spotkać kogoś, z kim chcę pójść. I to jest Silent Party, to jest w ogóle fajna opcja. No, chcę kiedyś wybrać. W którym każdy wybiera sobie swoją muzykę i wkłada na słuchawkach i każdy tańczy do swojej muzyki. Każdy słucha czegoś innego, tak. A wszyscy tańczą razem. Nie, no nie każdy, bo tam pewnie jest kilka do wyboru, ale... No tak, to tak, ale tańczy się razem i w ogóle jest cicho raczej, tylko słychać tupanie. Fajnie, fajnie. Ciekawe, jak się zdejmie słuchawki i patrzy się na to, a to wszyscy tak no, bez... Chce się wybrać i nagrać. Ja, tu jaka brama fajna też, widzisz? Takie przejście. W sumie nawet no, kamieniczka po prostu. Na dwóch nogach. O, ja widzę znowu jakąś czekoladziarnię. Co widzisz? Fleur de Bleu. Czekolad.
Ciekawe, co to jest. Nie można patrzeć tylko przed siebie, warto też zerknąć tak. w górę. Jednak to jest połączone jeszcze z tym, z Bydgoszczem. Tak, jeszcze trochę Bydgoszczem. Bo jest tyczkarz taki, tylko nie nad wodą, tylko nad ludźmi. Od razu jak spadnie, po prostu... No tak. Może na tej tyczce się zablokuje chociażby. Nie. I zjedzie jak na Tyrolce. Ej, bo to jest taki asasyn, on skacze między tym kamieniem i tyczką. Leonardo, jak żółw ninja taki. Tak, ja to widzę. A tu jeszcze widok, nie dość, że... Ale w ogóle ogromne to stare miasto. Naprawdę, myślałem, tam jeszcze małe, się nie? idzie. Tu, jest ta... tu jeszcze nie byliśmy po tamtej stronie. Ej, szczerze to nie wiem, czy tu jest stary rynek, czy po prostu stare miasto i takie uliczki? To trzeba zapytać kogoś, kto budował. Albo sprawdzić po prostu... Zapytać, albo się przejść i się dowiemy. Ale ej, tu są chyba jeszcze... jakieś... nie, nie wiem, czy to czytałam o tym mieście, czy ten... Ale nie wiem, czy to mogą być jakieś... nie, to no. są ten, ogrody betonu. Jak to się nazywa to, co jest pod budynkiem najpierw budowane? Jeju. Fundamenty? Fundamenty? Po czymś mogą to być? Nie, ja czy sobie myślę, wymyśliłam to jest ogród betonu. Ogród betonu? Tak, i przycinają beton tutaj. No ładnie, czas, prosto tak... rośnie. No właśnie. Nie, no nie mogę po prostu. Tu jest jeszcze coś, czego brakuje zwykle w okolicach Starego Miasta. Chociaż nie wiem, ale taki widok na taką panoramę, taki szeroki w ogóle. To jest wszystko z takim rozmachem. Rafał, ja się tutaj weszłam i ja nie mogę wyjść. Kocie, jak pięknie. To miasto jest naprawdę. Nie czuję już szok. Aż dziwne, że ja nigdy o tym jakoś wybitnie nie słyszałem. No. I nie przyjeżdżałem tu. No. A tu jest naprawdę pięknie. Przepięknie. A to nie jest tak daleko od nas. No. Jechaliśmy może 4 godziny, a jest... Może póki mieszkaliśmy w Szczecinie, to mieliśmy wymówkę, że daleko. W Gdańsku też. A teraz w centrum, no to naprawdę mamy taką bazę wypadową, że ja jestem w szoku, ile tu jeszcze jest do odkrycia. A jestem w szoku, że słyszałem o Gdańsku, o Warszawie i tak dalej, a o Lublinie trochę mniej i teraz mi głupio, bo powinienem słyszeć, że tu jest tak ładnie. Dobrze, że przyjechaliśmy. Nie taki jeden rynek i koniec, tylko takie naprawdę fajne. Uliczki. Ja się rozgrzeję. Myślę, że zachwycalibyśmy się jeszcze bardziej. Jakbyśmy nie zamarzali. Człowiek ma zapalniczkę plazmową. Myśli sobie 21 wiek technika, a tym się nie dało grzać. To jest tragedia, nie? Po co tak? To po co to na Możesz sobie popiszczać. Dopiero teraz zobaczyliśmy nie, zamek. No jak koniec, jak cały zamek jeszcze jest przed nami? Zamek, ale nie przyszliśmy jeszcze chyba z 5 ulic tych głównych tam na stronie. No szliśmy tylko prosto, a naokoło na pewno są jeszcze inne piękne. Yeah. Nie, jestem za tym, żeby powoli lecieć się rozgrzać już w fotelu, ja też, wyspać się. Może jutro sobie zwiedzimy tak dokładnie, a na jutro nie? tak. A dzisiaj to na razie... Tak, tak, tak. Ja nie wiem, miałam sobie sweter z alpaki. Nie ma nic cieplejszego. Tak. Bo księżyc jest super, ale taki zimny to. Tak. Tak, za mało odbija słoneczka. Ale pięknie, ja się czuję normalnie. Pięknie się czujesz? Daleko na wakacjach wyjechał do jakiegoś. No, daleko wyjechałeś. Miejsca. Wyjechałem blisko, ale jestem w pięknym miejscu. Chodź. I jak w każdym mieście, w Lublinie również tak. znaleźliśmy. Nie, w Kazimierzu nie udało nam się znaleźć. No właśnie, to nigdzie. Ale w Kazimierzu są mamy. Takie, o, musicie napisać nam. Kanalizacje. My jesteśmy wielkimi fanami. Kanalizacji. To się nazywa relaks, proszę Państwa. Meldujemy się w hotelu, chociaż tak naprawdę już się meldowaliśmy wcześniej. Mam na sobie maseczkę na stopy, taką oto, którą dostałam kiedyś od sercowników. Bardzo, bardzo dziękuję. Oglądamy sobie seriale na Kanal Plus. Teraz tu chyba jakiś film leci akurat. Właśnie Rafciu mi tu dostarczył serek, bo zabieram się za montowanie, zrzucanie klipów i tak dalej. Ale poza tym to czyste lenistwo jest cudownie. W sumie powinniśmy zajrzeć tutaj rano, ale może jeszcze uda nam się coś zdziałać albo zaplanować na jutro. Kolejny dzień zdrapki. Nie będziemy pokazywać wszystkich pól, także dzisiaj już może powiedzmy ostatni raz tak otwarcie tutaj pokażemy, no bo to jednak jest po to zdrapka, żeby była niespodzianka. Ale zadaniem na dziś w naszej zdrapce jest odkrycie neuronów lustrzanych. Oto propozycje wzmacniające siłę waszego związku. Na spacerze zgrajcie swój chód, wystukujcie rytm lub zatańczcie do ulubionej piosenki. Razem wytrzepcie koce, przeczytajcie w regułach, dlaczego to działa. To już nie będziemy tego zdradzać, dlaczego to działa, jak to jest wyjaśnione, ale takie przemyślenie, że w sumie zawsze jakoś tak swój chód nie mamy takie jakieś takie przeskoki swoje
i jakieś tam rytmy i w sumie to zawsze jakoś tak mamy, nigdy nad tym się głębiej nie zastanawiałam, ale tak robimy. No to jest nasza rutyna. Bo... No, o ja cię. Ale podoba mi się miłosna. Zadanie, pozwoliłam sobie zdrapać już twoją planszę. Dobra. Punkt trzeci. Wyczyść i wypastuj swoje buty. Wariant trudny, buty całej rodziny. Sprawdź, dlaczego to zadanie jest bardzo ważne i mamy w instrukcji sprawdzić. Bardzo mi się to podoba, z tym, że to może po przyjeździe wiem, które buty możesz doprowadzić do ładu i nawet ostatnio mówiłeś cały czas, że sznurówki trzeba wymienić i bardzo mi się podoba ta zdrapka. A mi jakoś coraz mniej. Nie, no żartuję. Szczególnie no, wariant trudny. Nie, w sumie myślałem nawet, żeby te buty takie no. wojskowe moje wypastować. Fajnie, bo to tak uporządkuje różne takie zadania. Przepraszam was bardzo. Głos mi coś ucieka. Więc kończymy vloga. Dziękujemy pięknie za oglądanie. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. I jak zawsze, do zobaczenia jutro!